Dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu. Mamy majówkę, weekend majowy znaczy się. Moje plany miały wyglądać zupełnie inaczej. A jestem w Warszawie. Jedyny plus taki, że przynajmniej nie pada. I pogoda nawet jest niezła. Jedziemy na wycieczkę. Bierzemy Anię w samochód. I jedziemy na wycieczkę. I dzisiaj jedziemy do Kazimierza Dolnego. Tak? Tak. Co prawda nie wiem, czy ty wiesz, ale jest plan jeszcze, żeby podjechać do Lubina czy gdzieś. Znasz taki? Taki plan? Nie? A no to możliwe, że właśnie coś mówiła, że możemy tu, a na obiad podjechać tam. No zobaczymy. O. Mijamy starówkę, nie wiem, czy coś widać. No, trochę mnie głowa pobolewa. W ogóle jestem. Jak zwykle jestem zaskoczona, bo ja zawsze mam plany, a przynajmniej miałam plany na tę majówkę bardzo konkretne, ale niestety się zmieniły. I to trochę nie z mojej przyczyny, tylko niestety czasami ludzie zawodzą i są nieodpowiedzialni, niestety. I bywa. Ale są też tacy odpowiedzialni, na których można liczyć i zawsze coś się wymyśli, więc jest bardzo przyjemnie. Jedziemy na wycieczkę. No, mam nadzieję, że się pogoda poprawi, będzie słońce. Żeby tylko nie padało, to będzie super, nie? No, chcesz coś powiedzieć ludziom? Prowadzę. Nie bardzo mogę patrzeć w kamerę. Nie musisz patrzeć. Ale ze mną gada. Całą drogę. No, także jedziemy jeszcze po koleżankę i w drogę. Ja kupiłam nowy telefon. No. Mogę się pochwalić. Co vloga, nie będzie coś nowego kupował. A co ostatnio? Torebka. A no tak, torebkę. No tak, ostatnio Kors, teraz iPhone. Robi się zblazowana chyba. Ty, chciałam powiedzieć, że za dużo ze mną przebywasz, ale teraz już nie chcę tego powiedzieć. Jak możesz tak mówić? A widziałaś, jakie zdjęcie wrzuciłam na Instagram? Widziałam. No i co? No, że nawet selfie w szybie, ja czego nie. Ja nie robię. Ale ja nie robię. Nie zrobiła, że byłam takim sensie. Wiecie co, uwielbiam ludzi, którzy wam powiedzą coś, czego to nigdy nie zrobili, nigdy nie zrobią, nie robią, a potem nagle to robią. I to jest takie normalne, że oni. Ale no to jest. Tak wczoraj samo... nie robili, ale dzisiaj już luz. Ale to jest tak samo jak z rzeczami, które ci się nie podobają. Mi się kiedyś nie podobały Air Maxy i przyszedł taki dzień, kiedy stwierdziłam, kurde, one są jednak fajne, no to chyba. No nie, mi się kiedyś konwersy nie podobały i też nagle mi się spodobały. Z czymś jeszcze tak miało. No ja tak miałam na przykład z kurtką. Ja tak mam ze wszystkim tak naprawdę, co wychodzi z mody. Bo jak wszyscy to noszą, to mi się to w ogóle nie podoba. Ale jak nagle zaczyna być modne coś nowego, to mi się podoba to, co było modne 2 sezony temu na przykład. I ja wtedy tego szukam i o dziwo tego nigdzie nie mogę znaleźć wtedy. Ale chodzi mi o takie sytuacje, ale niebiesko. Chodzi mi o takie sytuacje, że tak naprawdę ludzie bardzo często mówią coś, że czegoś nie zrobią, nie robią, że oni tacy nie są, że w ogóle nie. Potem nagle tak robią. O, tu komuś kołpa podpadł. Tak. Nijak odpadł, to się po prostu drobny mak rozprysł, więc... No, dobra. To jedziemy i damy wam znać po drodze już na miejscu. Jesteśmy już w komplecie. Mamy nową uczestniczkę naszej wycieczki. O Boże, jaka przerażona. To nie, to nie będę. Nie będę jej pokazywać. Nie, nie, spokojnie, tylko uczestniczka czuje się, jakby brała udział w jakimś... reality show. Mhm. Tak? No to tak dzisiaj będzie cały dzień. No, także mamy kawę, zapas. Co prawda jestem tak śpiąca, że wypiję kawę i idę spać. Właśnie ty chyba też. Nie. Nie? Nie. Dzisiaj się chillujemy, bawimy, jedziemy, jemy, zwiedzamy i w ogóle reszta się. Będzie pięknie. Też tak myślę. Ania musi prowadzić, więc nic nie mówi. A nie zmienimy później trochę. Easy, ja lubię jeść. No i nic. Jakby plan mamy na dzisiaj zacząć, zobaczymy, co się da zrobić. Tak, wypełnimy go do samego końca, a ja o 4 wstaję jutro, więc... Dobrze. Żebym tylko chociaż trochę się wyspała. Nikt nie powiedział, że taka spontaniczna majówka nie jest dobra. No takie są najlepsze, uważam akurat. Tego mi nagrywała. Nie, nie lubuję. O Jezu! Chyba jednak to nie może tam stać. Nie ma gdzie indziej stać. Zauważyłam, że w autach powinny być rzeczy przystosowane teraz dla, no jednak... Chujowo wyczyściłam to wszystko tym plakiem. Powinna teraz być, po pierwsze, nie ma miejsca na torebkę na przykład. Uh-huh. Jak się siedzi z przodu, nie ma miejsca na torebkę. Uh-huh. To pierwsze, co Możesz widzę. Możesz taki haczyk chujowy zawiesić, tak jak ludzie ze mody. Tak jak w restauracji. Ale ja nie chcę, żeby nam tutaj dyndała albo coś, tylko powinno być, nie wiem, no jak się siedzi z tyłu, to jest gdzie położyć torebkę. No bo przez to, że teraz nie mamy lokerów w pracy, to właśnie nie ma na czym stawiać torebki. A po drugie...
nie ma gdzie położyć aparatu, żeby się nie ślizgał. A bo przecież ludzie to teraz robią telefonami. Ale przecież w tych czasach tak naprawdę wszystko nagrywają. No ale nie aparatami robią, to smartfonami. Nie, vlogerzy nagrywają aparatami. No jeżeli masz dobry na przykład telefon, tak jak Ania. Nie, nie ma tak dobrego telefonu, żeby ci nagrał w takiej jakości, jak jest na internecie. Tak, iPhone 6, 6S naciąga w 4K i tak samo Samsung 7. No, poważka. No dobrze. Zatrzymałyśmy się na chwilę na stacji, żeby zatankować i takie tam. I kupiłam najważniejszą rzecz na dzisiejszą podróż, ładowarkę USB, taką do wtyknięcia i trzeba zobaczyć, czy to działa. Bo telefon mi się rozładowuje i to rozładowuje mi się tak szybko teraz, że był naładowany na 100% i jest już 50%, a prawie nic na nim nie robię i wystarczyło, że nie wiem, wpisałam wiadomość i się rozładowywał po prostu po 10% od razu, więc muszę się wyżalić i mam ładowarkę. Trzeba zobaczyć, czy to działa. Działa jak auto stoi, czy raczej nie? No nie. Nie. Ania się maluje. Może stać. Ania się maluje nową paletką z L'Oreala i jak? Pokaż usta. Nie wiem, czy coś widać. Coś widać chyba. Zobaczcie, zobaczcie. No. Ja nic nie widzę, nie wiem gdzie to. I jak ta paletka? Bardzo test fajnie. Na żywo. Ja muszę bardzo nagrać. Fajnie. Także będzie test. Asia, ty co? Asia nic nie kupiła. Nie wiem, nie umiem tego wetknąć. Asia zapłaciła za paliwo. Tak. Tak, i chciała batona kupić, ale nie było. Najbardziej mnie cieszy ta ładowarka po prostu, bo to ratuje sytuację w tym momencie. Więc tak, trzeba zobaczyć, czy to działa. No. Będzie wbrać USK wina sk.pl. Tu jest moje legowisko. Nie wiem, dobra. No to nie chcę wejść. Jak to? Nie wiem. No to już jest. To już... Nie, to powinno wejść głębiej. No chyba nie. No tak, bo tak to nie działa. No miała, no ma. I pali się ta diodka? To znaczy miało. Ale ona się teraz nie będzie paliła, bo musi akumulator chodzić, żeby nie paliła się diodka. No właśnie. Czekaj, może to trzeba jakoś dopasować. Kurde, czekaj, kto mi wsadzić coś? Odpalę całkiem samochód może, co? No dobra. To w międzyczasie mam krem do rąk. Dostałam krem do rąk, bo ja nie mam. Mamy pandę. Nie używałam jej jeszcze. Nie wiem, jakie to jest. Jeszcze możemy wypromować pieskot. Pieskot. Wszystko, co kto ma, czym się chce pochwalić, proszę bardzo, to jest ten moment. No ale no bo my z Piotrkiem planujemy zrobić fame na Instagramie tej marce, żeby nam dawali rzeczy za darmo. Takim no-name'om? Że tak zapytam? On jak wstawił zdjęcie w tej bluzie, to od razu mu skomentowali. Że fajny chłopak. Że jak zrobi im fame, to... To poczekaj, teraz patrz, czy to działa. Patrz, nie świeci się. Weź to może spróbuj dalej wepchnąć albo coś, bo ja nie wiem, czy to musi jakoś tam się wpasować, czy tam jest jakieś miejsce na te bolce na przykład, ja nie wiem. Nie, no ale ona wydaje się, że weszła. To czemu nie działa? Ale nie świeci się ta kontrolka, widzisz? No to możemy wyjąć ten kabel, żeby się zaczęła świecić kontrolka, czy coś. No ale jest się nie... Nie wiem. No... Możemy pana z obsługi poprosić. No, że nie działa? Nie, nie koleś jest, weź tego kolesia. No ale co mówiłem? Ej, sorry. Zapytaj się go, bo pan, powiedz, że tam nie działa. No, no, no nie działa, się. Nie działa, ale... Nie wiem. Nie, no głębiej się nie da, to już jest do końca, bo to no czuć to, nawet jak no, wyjmujesz... No to trzeba będzie zareklamować. Że to... A włóż kabel i zobacz w ogóle, czy ci ładuje. No właśnie wkładałam wcześniej. I... Bo może ta dioda się pali dopiero jak, nie wiem... No nie, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. No pokaż do mojego. No. Tak, do twojego zadziała, a do mojego nie. No nie. No nie, no coś tu nie halo. Ja nie wiem, czy to się na przykład wkłada którąś stroną specjalnie, czy to wszystko jedno. Czy ktoś się zna na ładowarkach takich samochodowych? Uważam, że ona jest zjebana i trzeba ją zareklamować. No. No co, dadzą nam inną? No nie wiem. No ale kupiłaś niedziałającą. Mm. To mam tam iść powiedzieć, że nie działa? Tak. Może... No i lipa. Nie działa. I tak się ucieszyłam, że rozwiązałam swój problem. I nie działa gniazdko zapalniczki w ogóle. Bo u pana działa. No nie świeci się na czerwono. No i lipa, ojej. Miało być tak pięknie. Miało być pięknie, teraz... Dobra, jedziemy.
nie ma się co przejmować, jedziemy na wycieczkę. Ale to słońce jest i robimy. Jest słońce, tak. A w ogóle miałyśmy jechać tutaj 2 godziny i jedziemy już 2.20 w sumie. Bo zaczęłyśmy od postoju i... I co chwila postój. No nie, ja się łzę, że to zadziała jednak. Nie znasz tego? Nie. Tej piosenki Backstreet Boys akurat nie znam. Ona jest za młoda. Aha, ona jest za młoda, to dlatego. Albo po prostu nie słucha czerski język. Playing games with my grzebią, ale jesteśmy na miejscu. Jest fajna pogoda, jest trochę ciepło, trochę wiatr, ale słońce wychodzi też co chwila. Co tam? Ładnie wyglądasz. A dziękuję bardzo. Jesteśmy? Jesteśmy. Gdzie idziemy? Podobno to już jest to wszystko, więc... Nie no, wszystko to tam nie jest. Ale dużo. Zobaczymy. Ruch taki, powiem szczerze. Na rynku. Może byśmy nie tak stanęły z panoramą, czy tak na schody, jak wszyscy właśnie, chodzą? Właśnie, bez sensu. No bo już nie będzie, już się zbieramy. Już zobaczyłyśmy. Zdjęcia porobione. Warszawka przyjechała. Warszawka idzie na dół. No jak się wam dziewczyny podobało? Piękna, ciepło, panorama. Jest aż się rozpłaszczyłyśmy. Może panorama. Rozpłaszczyłyśmy się. Jest piękna pogoda, jest ciepło, więc mega, mega, mega. No ładny widok na Kazimierz. Z góry i tak. I idziemy na dół, chyba idziemy coś zjeść, tak? Nie, idziemy na Wisła. A kiedy pójdziemy coś zjeść? Pomyślę. Na razie tak? Pospacerujmy. A potem co? Jemy. A potem co? To później wracamy. No nie, no przecież jest plan. Ale możemy zrobić tak. Właśnie. Że jeżeli jeszcze wytrzymacie, mhm, to pochodzimy po Kazimierzu, tutaj naprawdę nie ma jakoś strasznie dużo. Pójdziemy na promenadę. Zobaczymy rynek. Weźmiemy koguty. Magnes kupimy. Kupimy magnes. Mi. Wchodzimy w tyłeczek, czyli za jakieś półtorej godzinki. Pojedziemy do Nałęczowa. Nałęczowie, jakby to jest jednak mapa, którą znam tutaj, która mi zawsze najbardziej smakowała. Pokażę i go robię. Tam dają o super jedzenie z dziczyzny. W sensie jakiś dzik. Ja nie chcę dzików. A co zjesz? Nie, w sensie ja nie jadam innych mięs niż normalne. Asiu, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, bo to twój Kazimierz. Także udało się.
prawda. Ale ja to. W jaki sposób? Ciemne. A to ja nie wiem, dla mnie tam masz lepszą minę, po prostu jesteś bardziej uśmiechnięta, a na tym widać, że jesteś niezadowolona. Na tym jestem niezadowolona? No bardziej niż na tamtym. Tamto jest ładniejsze. A mi się to jest ładniejsze. Bardzo podoba. Jesteś bardzo, no nie, mi się bardziej. A pokaż nam to jeszcze raz. Mam jeszcze takie. Nie, to w ogóle nie. Dobra, wybieramy zdjęcie na Instagrama. To nigdy nie trwa 3 sekund, tylko czasem długo to trwa. No nic, wyjechałyśmy z Kazimierza i kierujemy się na Lublin. Jedziemy coś zjeść i poszwędzać się troszkę po Lublinie. Także taka sytuacja. Rozładowuje mi się teraz i telefon, i aparat, wszystko generalnie. Złączka do zapalniczki w aucie nie działa, bo nie działa wtyczka, nie działa, co nie działa? Nie działa wejście w aucie, więc generalnie taka sytuacja. I jesteśmy w Lublinie. Idziemy coś zjeść, bo już jesteśmy głodne. Wycieczka. Może powiedzieć, gdzie jesteśmy. No powiedziałam już, że jesteśmy w Lublinie. Czekaj, powiedz, tak. Chcę zdjęcie koziołka. Koziołek. No, także idziemy coś zjeść. Pogoda się trochę zepsuła, a jak jechałyśmy, to padało, ale przynajmniej przestało padać, więc tyle dobrego. Gdzie? No. O, gdzie? Prawej. Idziemy. Czarcia łapa? Tak. Tu idziemy. Tylko moim zdaniem tu jest wejście. Włażą mi ci ludzie tutaj. Chyba nie. Tu. No nie, no gdzie? No gdzie? A. O. Może tu? Tak? A ja wiem. No tak, to tu. To tu. To tu. Idziemy tu. To idziemy, a tam jest rynek. Albo tam z zielonymi, z zieloną. Albo tam. Dobra, będzie zaraz test na żywo. Mamy pizzę. Dziewczyny, co macie? Zabierz. A już je, bo ona nie wie, że na Instagrama się najpierw robi zdjęcia, a potem się je. Ania, co masz? Jeszcze z pełną burzą. Ja mam kurczaka. Kurczak z kopytkami. Tak, kurczak z kuchnim. No, także o, foty są. Wszystko jest jak ma być. Jest takie idealo. No tak i... Staram się to zagrać. Może gdzie jest? Dobra. Ale wiecie, to przyjemnie się to zrobiło, tak? Błogo. Tak się czuję. Ale mi jest... Cukier! Tak dawno nie zjadłam takiego cukru prostego, że po prostu czuję się, jakbym mi coś praw kometę i ten w rakietę i na księżyc. Właśnie, bo wyszłyśmy z czarciej łapy. I było pyszne jedzenie. Ja miałam przepyszną pizzę, dziewczyny. Ja miałam wspaniałe pierożki z cielęciną. I jakimiś serami pleśniowymi. Tak, i z serami śmierdzącymi i było naprawdę mua. No. Ania? A ja jadłam kurczaka supreme z masłem ziołowym, kopytkami. Na maśle klarowanym, przez co musiałyśmy dłużej czekać. Tak, dokładnie, ponieważ masło klarowane było pod jakoś coś... Coś 80 stopni. Tak. Tak, nie da się tego przyspieszyć. Ania tak. Stwierdziła, że możemy siedzieć głodni. Że luz możemy wytrzymać, tam jesteśmy głodne, ale poczekamy. No, i my jeszcze jadłyśmy deser. Jezu, jakie ciasto. Pada deszcz.
Ale pyszne było, jedzenie naprawdę pyszne, więc warto, fajnie. Dobra, deszcz, i jesteśmy deszcz, naprawdę zadowolone. Jeszcze była lemoniada i ciastko. Było, tak, że to po prostu warto grzeszyć. Tak, bo jak grzeszyć, to z przytupem i teraz ciasteczko. Tak, ale ja mam teraz mały problem, bo powinniśmy być na rynku. Ja bym chciała bardzo zobaczyć. To jest to? Tak. Wygląda dosyć dziwnie. Nie wierzę w to, że to jest rynek. Spodziewam się czegoś innego. Może wyglądałoby to inaczej, gdyby była, wiesz, ładna pogoda, z moich w ogóle nie wygląda jak staruszka w Warszawie, w ogóle. W ogóle to nie wygląda? W ogóle. Te kolorowe kamienie. Ale w ogóle zaczął padać... Stylizowane lampy. Zaczął padać deszcz, więc no nie jest jakoś tak zbyt fajnie. W każdym razie... Nie wiem, czego... Patrzcie, jaki pies. Zaczarowana dorożka. Jest bardzo starówka. Bardzo? Bardzo? Starówka. No bardzo starówka, ale jakby... A gdzie jest taki rynek, jak zwykle są rynki? No masz. Gdzie? To jest wszystko rynek. Nie, to nie jest. To są uliczki. Jakie fajne miejsce. Nie, wiesz, taki jak masz główny plac, tak jak masz rynek starego miasta. Tak. Syrenka na środku. Ja taki chcę. No, w Warszawie. Syrenka nie jest na rynku starego miasta. A co tam stoi? No, a co tam jest na środku? No przecież jest syrenka na rynku. Nie. Oczywiście, że tak. Na środku. A co tam jest niby? Oczywiście, że jest syrenka inna, nie, nie, ale... Nie, tylko jedna. Nie. Syrenka jest tylko jedna. Nieprawda. A co tam niby jest? Próbuj z kim się pomyśleć. No syrenka. Ja, wiecie, problem polega na tym, że tam głównie jestem w zimie i tam jest w ogóle lodowisko. I tam ona też stoi, ale też jest syrenka, no po prostu co wy? Syrenka. Ojej, pada. O, to jest jakiś widok. Zobaczysz zamek. No to właśnie jest ten widok, o którym ci mówiłam. Pokażę ci panoramę. Możemy iść tu i wracać? Nie. Nie. Po to przyjechałyśmy do Lublina. Nie żeby zjeść i wracać, tylko żeby go zobaczyć jeszcze. Zgadza się, zobaczyłyśmy. Inaczej. Tak. No są kolorowe domki. Samochodu. Trochę jak w Warszawie. Są. Co? Trochę gorzej. A po prostu inaczej, Jasiu, no. Po prostu inaczej. Ludzie mają parasole i kapturę, my nie. Ja też mam sobie, ale... A. Ale też nie pada. O, widzisz, już się wyłania. Gdzie? Pole. Faktycznie, ale ja to pamiętam zupełnie inaczej. Wiem, ale ja to pamiętam inaczej. Inny widok na zamek. Jest i zamek. Słuchajcie, nie mogę przeżyć tego, że wcale syrenka nie stoi na rynku, a stoi. Co więcej, doliczyłam się już trzech syrenek w Warszawie. Jedna jest przy moście Świętokrzyskim, druga jest na rynku i trzecia jest jeszcze przy takiej ulicy, przy przystanku Kapitulna chyba, taka, nie? Ja nie wiem, bo ja nie kojarzę. Tam jest taka ulica dołem i tam jest taki wielki pomnik i na tam stoi taka syrenka, która jedna. Robi tak z takim mieczem wielkim czy coś. Więc tak, są trzy syrenki, ale a może jest ich jeszcze więcej. Prawdziwa jest prawdziwa, tylko jedna, to jest w Kopenhadze. No ale ta warszawska prawdziwa to jest ta przy Świętokrzyskim. Przy metrze Kopernika. No, ale ja się naliczyłam już trzech. Asia, co ty powiesz na ten temat? Właśnie. Bo ty jesteś z Warszawy urodzona. No i najdłużej. Znaczy ja generalnie nie prowadzę statystyk dotyczących syrenek warszawskich. Zatem serdecznie przepraszam. No. Jakby zgadzam się z Karoliną, bo skoro jest taka pewna, no to musi mieć jakieś podstawy do tego. Osobiście sprawdzę i wrócę do państwa z odpowiedzią na to pytanie. No, dobrze. Od dzisiaj moim celem dodam komentarz. Będzie namierzanie syrenek w Warszawie. Ale mi się wydaje, że są trzy. To, może jest więcej. Ja mam takie zadanie, że generalnie za każdym razem, jak widzimy syrenkę, robimy jej zdjęcie. I wrzucamy na Instagram. Chciałam powiedzieć, że Anna ma nowy telefon, dlatego gotowa jest robić zdjęcia wszystkiemu i wszystkim. I tak, i znaleźć każdy powód, by tylko zrobić zdjęcie, wyjąć telefon. Jest dobry, więc mamy konkurs ogłoszony przez Annę, sponsorowany przez Apple'a. Tak, dobrze, a my już wracamy do auta, idziemy i nie wiem, czy się jeszcze odezwę, bo telefon już mam tak, aparat tak rozładowany, że nie wiem, czy jeszcze po prostu wisi Anna. Dzierżę.
Powiem wam, że ogromna niedogodność siedzieć z tyłu, bo siedzenia się nie rozkładają. I ja tak muszę siedzieć. No nie jest kurwa to BMW luksusowe. No nie jest. Najlepsze było krakowskie Przedmieszcze. Myślę, że przed nami jeszcze długa droga. A Hugo Konta... Fugo Konta... Fugo Konta jak... Przepraszam, że to jest jakaś ukraińska. Patrzy jak? Tak. Oryginalnie się lagowała, wiesz, tą grałam. Aha, po prostu, żeby taniej, tak? Tak, to... tak. Skręć w lewo w Aleje Solidarności.